Paweł w Jastrzębiu, boksujesz po raz trzeci w tym roku, ale dawno ze sobą nie rozmawialiśmy, to cofnijmy się kilka tygodni wstecz. Zadzwonił jakiś czas temu telefon, że możesz zastąpić Marka Huka w walce z Firatem Arslanem. Ile czasu potrzebowałeś na decyzję, jaka ona była wtedy? Przybliż tą sytuację. To była taka sytuacja, potwierdzam. Mieliśmy propozycję od obozu Zauerlanda, walki z Firatem Arslanem. Przyjąłem tą propozycję praktycznie od razu, natomiast też zaznaczyłem, że przyjąłem ją tylko dlatego, bo miałem tydzień tylko do tej walki i miałem 7 kg do zrzucenia, ale wziąłem tą walkę tylko dlatego po prostu, że uważam, że Firat Arslan, chociaż bardzo go szanuję, jest świetnym zawodnikiem, pasowałby mi stylowo. Nie wziąłbym nigdy tej walki, gdyby to był Lebiediew, gdyby to był Marco Huk, gdyby to był nawet Hernandez. Natomiast Firat Arslana, na Firata się zgodziłem od razu. Zastanawia mnie to, że ty jesteś jednym z najbardziej cierpliwych ludzi, jakich znam, bo czekasz na tą swoją walkę mistrzowską już bardzo, bardzo długo. I akceptując tą walkę z tylko tygodniowym wyprzedzeniem, bez przygotowania, mógłbyś stracić tą szansę, kolejnej być może nie dostać. Nie myślałeś o tym? Wiesz, że miałem wtedy 1000 myśli na minutę. To była decyzja podjęta bardzo szybko. Natomiast tak ci powiedziałem wcześniej, ja nie wziąłbym tej walki, gdyby to był ktoś z tych osób, które wymieniłem wcześniej. Firata Arslana znam dobrze, znam jego styl boksowania, uważałem, że pasowałby mi stylowo. Nie było czasu na przygotowania i oczywiście byłem zatłuszczony wtedy, miałem zbędnych kilogramów troszeczkę za dużo. Natomiast zrzuciłbym tą wagę, zrobiłbym tą wagę, byłbym pewnie wycieńczony. Jednak uważam, że miałem szansę w tej walce. Miałem szansę z tego względu, że styl walki Arslana pasowałby mojemu stylowi. Tak uważam. Ja stojąc na prawej nodze byłbym dla niego celem nieuchwytnym. Obawiałem się jedynie po prostu o kondycję, że gdzieś tam 7., 8., 9. runda po prostu gdzieś tam bym stanął. Ale i wtedy myślę, że mógłbym sobie poradzić i widziałem siebie jako zwycięzcę autentycznie w tej walce. Tylko dlatego podjąłem rękawice, bo jestem człowiekiem rozsądnym i też wiem, kiedy jest szansa wygrać po prostu. Teraz nie Firat Arslan jest na celowniku, ale inny Mańkut. Warunki fizyczne zbliżone, ale styl zdecydowanie inny. Ilunga Makubu. Na 1 lutego tak wstępnie ta walka jest planowana. Możemy powiedzieć, że ona jest już w miarę pewna? To znaczy, jest taka też propozycja od strony Federacji WBA. Na ostatnim zjeździe Federacji moi promotorzy wstępnie tą walkę dogadali, także 1 lutego nie jest wykluczone, że stanę do ringu do walki z Makabu, co oczywiście ten pojedynek traktowałbym jako wyzwanie duże sportowe, bo świetnie się porusza po ringu, jest bardzo dobrym pięściarzem Makabu. I co, cieszę się przede wszystkim, że takie walki teraz mnie czekają, bo już teraz tylko takich walk wyczekuję. Czekają długo, tak jak mówiłeś, ale jestem w IBF-ie drugi, w WBA drugi. Także po prostu nie ma możliwości, żebym na początku przyszłego roku nie zaboksował czegoś wielkiego. A teraz już za kilkanaście dni czekacie walka z Princem Antonym Ikejim, boksował z Łukaszem Janikiem. Działo tam się dużo, a walka trwała tylko jedną rundę. Na co się nastawiasz ty w tej walce? Na pełne skupienie, potraktuję go naprawdę jak mistrza i nie zlekceważę w ogóle, bo taki błąd już popełniłem raz w swojej karierze z Dawidem Cezarem Kręcem, kiedy po prostu byłem znużony tym wyczekiwaniem walki mistrzowskiej i myślałem, że gładko zaboksuję z Kręcem i lekko go pokonam. Okazało się, że była ciężka walka, także podejdę bardzo skupiony na 100% i będę gotowy. A jeśli nie wypali ta kolejna walka mistrzowska na początku przyszłego roku, ty mówisz, że nie ma takiej możliwości, no ale wiadomo, że w boksie różne rzeczy się dzieją. Masz jeszcze cierpliwość, aby toczyć te walki na tak zwane przetarcie? To znaczy, no tak jak mówisz, mamy propozycję 1 lutego na walkę z Makabu i jest w tym samym dniu, kiedy ja boksuję, 23 listopada, walczy Hernandez z Aleksiejewem. Także tak samo tam będzie rozwiązanie walki. Jestem też drugi w IBF-ie. I po prostu modlę się tylko, żeby kontuzji żadna się nie przytrafiła kontuzja i do tej walki musi dojść. Czas, cierpliwość się kończy już powoli, naprawdę. No, chciałbym po prostu stanąć do walki, bo czuję, że naprawdę tylko takie walki teraz mnie interesują. Duże walki, duże nazwiska, ciężkie boje, na to się nastawiam. A z Makubu jeszcze dopytam o tę walkę. Są już te skonkretyzowane rzeczy odnośnie finansów, daty i tak dalej? Na wszystko się zgodziłeś już?
To znaczy o finansach nie rozmawialiśmy jeszcze. Jeszcze nie było takiej rozmowy. Jedna obawa, z którą właśnie z panem Andrzejem Waszczewskim ostatnio rozmawiałem, to była taka, że Federacja WBA rządzi się swoimi prawami i po prostu IBF jest o wiele bardziej klarowna. I tam jest pewność, że jak jestem drugi, za chwilę Aleksiejew zwolni jedynkę i tam jest łatwiej przewidzieć, co się stanie. A tutaj w tej Federacji WBA jednak ten mistrz boksuje co dwa lata. Pan Amczyk, także no, cały czas to oczywiście śledzimy i tak jak mówię, no, jestem tak naprawdę w komfortowej sytuacji, bo mam dwie możliwości, dwie federacje do wyboru, także jestem dobrej myśli, mimo wszystko. A tak już oglądasz Makubu, patrzyłeś na jego pojedynki, bo ma taki nietypowy styl, myślę, że byłby trudny dla ciebie, bo lubi wejść pół dystans, ma szybkie ręce, co tobie nie odpowiada zwykle. No ale też nie boksował z kimś, kto tak mocno odchylony jest na prawej nodze i kto jest tak wysoki jak ja. Ja już go śledziłem 2 miesiące temu, kiedy trener pierwszy raz rzucił mi to nazwisko. Także już kilka jego walk oglądałem i powoli się z nim oswajam. Także oczywiście tak samo widzę siebie jako zwycięzcę w tej walce.